Hej, z tej strony San, wracamy do Ice Windale'a. Wróciliście. Okej, wróciliśmy do Kuldahar. Posprzedajemy najpierw cały ten złom. Zanim wybierzemy się do głębi Dorna. Tam to dopiero będzie hardware. 57 tysięcy. Ostoja 4 plus 4. Duże miecze. Użytkownik zawsze pod wpływem szczęścia. To się wydaje niezłe. Hiena cmentarna. Sep plus 4. A, to jest ten sztylet, dobra. No to mnie nawet nie stać, więc nie wiem, po co to patrzę. Jakiś młotek plus 4. No, niezłe rzeczy. Nie powiem. Ale... jestem biedakiem, to idę stąd. Coś mu dałem, nawet nie wiem co, bo za szybko przewinąłem na początku. Co tu chciałem? A, mikstury. Boże. Zamyśliłem się. Dobra. Czy w dzienniku jest coś napisane? Nie. Dobra. Teraz... do Arundela tu już nie ma co iść. Bo nie żyje. Chyba wycisnęliśmy z tego dnia tyle, że więcej już się nie da. Muszę porządnie odpocząć. Nie chciałbym przerywać. Ale może powinniśmy odpocząć? Powinniśmy odpocząć. Nie mogę się doczekać, aż wyskoczy z tych chmamów. Cokolwiek mamy zrobić, poczeka do rana. Czas odpocząć. Jak zrobię jeszcze jeden krok, to chyba mi nogi odpadną. On to zakupi. Dobra. W ogóle to wyjmę te wszystkie książki. A, brakuje mi miejsca troszkę. No
No i wszystko gra. Jaki przedmiot zdobyłem? Swoboda działania. Może być. W sumie jednak jemu dam te buty. Nowego się tutaj pojawiło? Chyba nie. No. Bieda. Jeszcze raz tutaj sprzedać książki. Teoretycznie wypożyczyłem, no ale zrobiłem to bezterminowo. To jest głębia Dorna. Moc klejnotu serca ujawniła w końcu źródło zła w górach. Przed nimi widniał samotny szczyt, na którym mieściła się krasnoludzka forteca, znana jako Głębia Dorna. Pamiętając o ostrzeżeniach Larella dotyczących krasnoludzkiej zdradliwości, nasi bohaterowie przygotowali broń i ruszyli w kierunku wejścia do jaskini, gotowi na wszystko, co mogłoby ich tam spotkać. Dotarliśmy do rozdziału 4. Całkiem nieźle. Co my tu mamy? Neo Orog. A strzałek nie kupiłem ani nic. No to może być problem. Coś tam z nich wypada, aha, zwykłe miecze. Nieźle. Tutaj mamy grzyby ludzi. Tak, tych słabszych. Potem są tacy wybuchający chyba. Poziom. 5 punktów w długim mieczu. No, to już jest ekspertem. Chyba się z tym zgodzicie. One nie stanowią żadnego zagrożenia. Chyba. O, następne levele. Poziom 5 znowu. A
Aha, to są żywiołaki, dobra. Może być ten cały. Tutaj coś jest. A jak na złość, nie chciało się za bardzo na mapie oznaczyć jaskinia. Orkowie? Serio? No, serio dali mi tu orków. Jeszcze pusta ta jaskinia. Niezbyt fajnie. O, wystraszył go. Ilu ich tu? Trzech. Albo i więcej. Można też gdzieś wejść, ale nie ma przejścia. A ten grzyb się jakoś nie bardzo ustawił. Ale to ma życia, bydle. Też chyba nie ma przejścia. Trzeba zejść tędy. Trochę pochrzanione te tunele. Teraz odkryję, czy tutaj coś jest. Chyba nie. O, most. Też już gdzieś dalej prowadzi. Brawo. Infectus Vulcan Imperium. Dosyć niebezpieczne stworzenie. Infectus Vulcan. Dobra, zdjęła mi.
Tak, widzę, że to dopiero początek. Speed mi strzelił. A tu przeciwników tylko przybywa. Mana potentis torum. Wycisnęliśmy z tego dnia tyle, że więcej już muszę porządnie odpocząć. Dałem jakoś radę. Też łatwo to nie było. Trochę magicznych mieczy. Jak zrobię jeszcze jeden krok, to chyba mi nogi odpadną. Nawet się sztylety trafiły. Można się trochę rozejrzeć na następne bydlaki. Czegoś takiego to jeszcze nie widziałem. Aha, generał. Presidalia. Generał, ale też zwykłą broń miał. Więcej elfu. Z nimi to wolę nie zaczynać. Chciałem coś tu zobaczyć. Reputacja drużyny 6. Ale dlaczego? Właśnie mi coś tak przeskoczyło, że spadła mi reputacja. I tak sobie myślę, dlaczego WTF? Co jest grane? Będą wypadać takie sypiaste itemy.
Czy no magiczny, a i tak to magiczny, nie? W sumie lepiej to jakby on to miał. Nie będę musiał tak przenosić. Okej. Tam już słyszę, że czekają. Tutaj jakieś większe skarby. A, przeciążenie. Pełna płytówka plus 2. Minus 5 pancerza, nice. No nie wiadomo co to jest. Ten topór jest ciekawszy. Można podnieść? Chyba nie. Muszę pilnować trochę tej magiczki, żeby nie padła. Takie łatwe zadanie nie jest. Plus 5 przeciwko nieumarłym. Drapieżny. Czym się różni drapieżny od zwykłego? Tego nie wytłumaczył. Ciekawie. Tego siekli ładnie. A tutaj same dzikusy. Siebie bardziej podpaliłem. Teraz trochę lepiej poszło. I co, tu też pustka. No dobrze, to już wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam i oczywiście zapraszam do następnych. Hej.